W swojej historii w PGS stworzyłem dwa apskile i wszyscy mówią, że to mało, ale to są dwa upskille, ale za to grube. Jeden z nich to jest upskill architektoniczny i e, ze mną jest Paweł i Łukasz, którzy w tym upskillu mieli okazję brać udział i chcielibyśmy chwilę porozmawiać o tym e, jak on wyglądał. Łukasz, jak on wyglądał ten upskill? Był bardzo kolorowy. Krótki, intensywny i kolorowy. Tak naprawdę to wskoczyłem na upskill chyba tak, tak w dziwny sposób, bo ja zdradziłem swoją informację tym liderowi, że chciałbym iść na, na taki upskill, że myślę o tym, żeby zostać Solution Architektem. I z tym tematem nie wydarzyło się nic. I jakoś po pół roku Krzysiek odezwał się do mnie, że słyszałeś, że chciałbym zostać, i tak naprawdę tu wywiązała się między nami interakcja i chęć. W jaki sposób zrealizujemy ten upskill? Eee, no i tak to wyglądało, że wskoczyłem w ten upskill, e, spotkaliśmy się razem, zrobiliśmy pre e, i wiedziałem gdzie jakie mam braki i co muszę nadrobić. No i tak to się i nadrobiłeś tak, i nadrobiłem bardzo szybko. to A, bo to proste jest. No nie? Pewno że proste. No, co, masz dużo czasu, siedzisz na ławce, więc bierzesz czytasz i, i nadrabiasz. Ale mnie to tak naprawdę ciekawi, jak to u ciebie Paweł wyglądało. W co? Początek był podobny, to znaczy też rozmawiałem z moim team leaderem i development managerem w jednej osobie, tak? I, i stwierdziliśmy, owaj, że to jest dobry kierunek, warto spróbować, tak? Tylko, że ja nie czekałem, aż Krzysiek się odezwie, tak? Tak, ja się szybki. odezwałem, tak. <szybki. taki> tak, a Krzysiek sprawił wrażenie, że bardzo się cieszy, że ja się odezwałem, tak. tak. E, no i też był assessment, pre-assessment, prawda? To była taka e, bardzo partnerska, jak na pre-assessment, rozmowa dyskusja, bym powiedział, gdzie myślę, że Krzysiek tak starał się wybadać, jakie jest moje doświadczenie i czego jeszcze nie wiem, czego jeszcze nie robiłem, ale tak nie czułem, to nie był quiz, nie, nie czułem się zasypywany gradem pytań, tak, no i w ten sposób tak Krzysiek zidentyfikował pewne luki, natomiast też mnie obdarzył pewnym zaufaniem i pozwolił mi samemu e, ocenić, które obszary z wymagań dla architekta, które są u nas transparentne w firmie i są spisane na konfluensie, tak? Które chciałbym zgłębić, gdzie nie czuję się wystarczająco mocny. Tak? I, I później zaczęliśmy się spotykać dosyć regularnie, myślę, że zazwyczaj co tydzień, mhm. tak? I, i omawiać sobie pewne obszary. I to wyglądało tak, że albo Krzysiek yy, pomagał mi jakąś wiedzę zgłębić, czasami dzielił się swoją wiedzą, czasami wskazywał mi jakieś materiały, webinary, książki, które sobie czytałem. A, a najbardziej zapamiętałem za zadania domowe. Tak? Krzysiek. Przedstawiał problem do rozwiązania, tak? trzeba zaprojektować system, który robi to, to i to i takie są założenia i przyjdź za tydzień, pokaż co wymyśliłeś, więc ja przez tydzień siedziałem, trochę googlałem, rysowałem, przychodziłem z diagramem, pokazywałem, Krzysiek kiwał głową, a potem mówi, a my zrobiliśmy to tak, ale zazwyczaj <laughs> było całkiem podobnie, tak. Ale widzisz, u mnie to wyglądało zupełnie inaczej, bo Krzysiek zrobił mi prasasment, ja miałem punkty, siedziałem, paliłem petko, piłem kawkę i, i czytałem, i tak to u mnie wyglądało. Krzysiek był, no tak, tak to czuję, że zaufał mi po prostu, że ja we własnym zakresie usiądę i, i uzupełnię tą wiedzę. Także wiesz, no, ja siedziałem przez cztery miesiące, nogi wywalone do góry, miałem e, wyrąbane, no ale wiedza sama na mnie spływała niczym. Skąd wziąłeś bogusza, tą fontannę a? wiedzy? Nie wiem, znalazłem pod poduszką. Najwyraźniej ja nie wyglądałem na osobę godną zaufania, i Krzysztoś chciałbyś Nie bierz tego do, do siebie. Dobra, Krzysiek, no ale jak to wygląda? Jak, jak to ogólnie wygląda? Czy my mamy to spisane, czy nie mamy. Spisane? Nie. Y Projekt, to znaczy, sam upskill nie jest w żaden sposób sformalizowany i wygląda to dla każdej osoby zupełnie inaczej. Ale to nie wynika w żaden sposób z tego, czy komuś ufam, czy nie. To w ogóle nie ma takiego, takiego znaczenia. To... <ślad> Ale ufam ci, oczywiście. O, super. Natomiast bardziej chodzi tutaj o to, jakie ktoś ma możliwości czasowe, jakie ma cele, jakiego typu ma braki. Wiecie, czasami jest tak, na przykład, że przychodzi człowiek, którym jest po prostu encyklopedią do Driven Designu i opowiada o tym wszystko ale nigdy nic nie robił na chmurze. No, to trzeba trochę poświęcić więcej czasu. Mój drugi upskill, nawiasem mówiąc, to jest upskill DevOpsowy, który wykorzystujemy bardzo zgrabnie w tym procesie upskillu architektonicznego. I yy, wobec czego ja się z każdym umawiam inaczej. I w, gdzieś tam ten flow tego upskillu, yy, na początku mi się zawsze wydaje, że on jest podobny, ale to się potem bardzo pięknie że tak się wyrażę, brzydko forkuje i, i, i wygląda trochę inaczej dla różnych ludzi. Wy mieliście też to szczęście, że dosyć szybko trafiliście do projektu. E, jako architekci lub jako shadow architekci e, i mogliście sami na własnej skórze przekonać się jak to jest. I wiecie, no, tak naprawdę to, to jest najlepszy sposób nauki, nie? Oj dobrze to pamiętam. Mm -hmm. Przyszedłeś, powiedziałeś, słuchaj możesz się nie zgodzić, ale mam dla Ciebie ofertę nie do odrzucenia. <laughs> Musisz zrobić elaborację nowego klienta. Super, biorę to i idę w ciemno. Challenge accepted. No, co prawda, było trochę stresu, bo, bo to wiadomo, pierwsze tak, tego typu wyzwanie, ale, ale finalnie z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że satysfakcja na sam koniec jest niesamowita. Nie? Kiedy klient przychodzi, daje pozytywny feedback, na szczęście też był ten pozytywny mhm. feedback, bo się wszystko udało, no to jest, to jest fajna rzecz, która uskrzydla i utwierdza cię, że to była dobra decyzja. Nie? Mhm. Paweł, jak u ciebie? Wiesz co? No, u mnie ten pierwszy projekt był taki, że ja do dzisiaj nie wiem, czy to był prawdziwy projekt, czy to był projekt demo taki. Nie? Paweł, tutaj jest projekt. Zaaranżowany Będziesz, przez Krzyśka. Nie, no projekt był, bo to był projekt klient, dla, dla którego pracowaliśmy od dłuższego czasu w firmie. Natomiast yy, w moim przypadku było to takie trochę miękkie lądowanie. To znaczy, yy, projekt był na to, dosyć dojrzały, tak. Więc jakby ja miałem tą świadomość, że dużo zepsuć już nie mogę, bo. Tak, yy, bo, bo to jest stabilny projekt, że, że wcześniej tak yy, kolega, który był architektem tak, w tym projekcie, wypracował już dobre praktyki, standardy. Mm -hmm. tak, I i yy, jeżeli coś sknocę, to. To będzie tak, na niego. Też. <średzimy> 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 jeżeli coś sknocę, to jakby e, dużo nie popsuje. Tak? Mm -hmm. Skop nie będzie jakiś wielki. A co postrzegacie jako takie największe wyzwanie w tym procesie upskillu? W moim wypadku to było tak naprawdę znalezienie czasu, bo ja akurat nie byłem na ławce, mhm. ja pracowałem cały czas w projekcie, tak plus jeszcze inne obowiązki, między innymi team liderskie w PGS-ie, więc u mnie to wszystko było w, tak naprawdę prawie wszystko w wolnym czasie. Mhm. Tak, swoim własnym, więc no, znalezienie siły, energii i zasobów jeszcze e, intelektualnych e, po pracy regularnej, żeby tak cały czas. E, Zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i horyzonty. Widzisz, Paweł miał gorzej pod każdym względem. Nie dość, że mu nie ufałem, to jeszcze nie miał czasu na to. No, ja miałem, że tak powiem, o tyle fajną sytuację, że byłem e, na ławce, więc zdecydowanie miałem mhm. dużą e, swobodę tutaj czasową, ale dla mnie najtrudniejsze właśnie było to, że to sprawdzenie się boju, w boju, czyli dostałem klienta i trzeba było od razu z grubej rury. Mhm. E, tutaj wejść w tą rolę. I, i pokazać, że, e, że tak naprawdę daję radę, żeby też klient, no nie pokazać mu tego, że jestem tam świeżakiem w tym temacie. Mhm. E, więc to było dla mnie naj, naj, największą trudnością, sprawdzić się z grubej rury w tej roli. A powiedzcie mi, bo ja się zawsze zastanawiałem w tym procesie upskillu, ja często rozmawiam z ludźmi, którzy na tym upskillu są, ale nie zawsze uzyskuję taką satysfakcjonującą mnie odpowiedź, znaczy wyczerpującą. Ja się pytam z reguły, co jest najtrudniejsze w tym upskillu? Ty mówiłeś o tym, że wejście do projektu samo było już trudne, ale mi chodzi bardziej o tą warstwę techniczną. Znaczy musicie poznać czy wszyscy, którzy się upskillują na architekta, muszą przejść przez pewne obszary wiedzy, takie jak nie wiem, wszystko co jest związane z bazami danych, wzorce architektoniczne, domain driven design, DevOps, cloud i tak dalej, tak dalej. I czy w tych rzeczach jest dla was coś takiego, co wam sprawiło największy kłopot? Szczerze mówiąc, to nie pamiętam czegoś takiego. Natomiast najtrudniejsze... Czyli to, jest prosty. Yy, ale wymaga zaparcia, a szczególnie w moim wypadku na przykład to, to ja miałem akurat lukę z Domain Driven Design mhm. tak? i dla mnie ciężkie to było przebrnięcie przez lekturę. Już nie pamiętam, ale czy prezentujesz Evansa, <grym> Nie bo pamiętam. Ja czytałem, ja czytałem na eBooku, a na eBooku jest tak, że nie widzisz okładki, jak już, już zaczynisz czytać, tak? Ja do dzisiaj nie pamiętam, która to była, ale... ale ja była nudna te, czy te bardzo niedzielne... nudna? No, była pisana ciężkim językiem. To i... Evans. Okej. <grym> ja pamiętam te niedzielne popołudnia, kiedy ja tak się wiedziałem, że muszę to zrobić, ale trzeba to zrobić, ale to tak, to nie były przyjemne niedzielne popołudnia. To był taki najtrudniejszy moment, nie? Czułem, że tak grzęzne w błocie trochę. Ja zawsze mówiłem, że w, w książce Erika Evansa naj, najfajniejszy jest tytuł, a potem już się zaczyna coraz gorzej. <grym> Ale znowu jakby widzę, że mieliśmy zupełnie inny ten upskill, bo generalnie wszystkie te elementy, które gdzieś tam potem dostałem po pre-assasmencie, mhm. które ty, ty, ty zrobiłeś, to nie były jakieś super trudne tematy, bo większość z nich już miałem pokryte tym, że uczestniczyłem w wielu projektach i, i stykałem się z wieloma tematami. Czyli doświadczenie, jak zawsze. Tak, zagrało. doświadczenie gdzieś tutaj zagrało, natomiast no też tak samo jak Paweł, nie miałem DDD, e, nie miałem super poszerzonego, bo podstawy gdzieś tam m, miałem pokryte przez warsztaty, które były tutaj organizowane we Wrocławiu lokalnie, więc te podstawy gdzieś miałem. No to rozszerzenie gdzieś tam trzeba było po prostu. E, sobie jakoś tam e, pokryć, ale no, generalnie to doświadczenie pewnie sprawiło, że, że nie miałem jakiś super dużo braków, nie? Bo ja tam też, tak jak mówisz, nie? Po trzech miesiącach od razu wrzuciliście mnie w projekt i, i to wszystko, nie? I trzymaj się konia, nie? I nie spadnij. Oj tak. Tak, na tym to trochę polega, wiecie, ja się kiedyś też zastanawiałem, e, zanim jeszcze w ogóle ten upskill się zaczął, w jaki sposób będziemy budować w firmie e, tą ten zespół architektów. Nie? I gdzieś doszedłem tam do takiego wniosku, że możemy oczywiście rekrutować ludzi z rynku, z zewnątrz i możemy spróbować pozys ich pozyskiwać, ale jest to niezmiernie trudne. Wszyscy wiemy, jak rynek pracy wygląda w tej chwili. No jest to nowa osoba, nie, nie, nie mamy do niej zaufania. To prawda, to prawda. Nie? A, yy, I stąd się wziął pomysł na ten, na ten upskill, tak żeby wykorzystywać te talenty, które mamy gdzieś tutaj ukryte w firmie. Często jest tak, że ludzie mają bardzo duże doświadczenie, robią w zasadzie już po pewnym etapie trochę to samo, no bo gdzieś tam po pięciu, sześciu latach stają się seniorami i, i co potem przez, tak jak wczoraj powiedziałeś, tak? 40 następnych lat jesteś tym seniorem, co tak? Co ja będę robił? Co ja będę? Ciągle to samo, nie? Już tego 328 kruda będziesz robił w swoim życiu, to, to, to nie sprawia radości. Więc stąd się wziął ten pomysł. Wiecie, to jest tak naprawdę najefektywniejsza metoda tego, żeby po pierwsze pokazać że my naprawdę na ten rozwój stawiamy wewnątrz firmy, a po drugie, i to bez, bez żadnej tutaj ściemy, a po drugie, żeby dać tym ludziom szansę rozwoju, no bo wiecie, jak komuś nie dacie szansy rozwoju, to po prostu odejdzie. Nie? Czy moja rada właśnie jest taka, że jeżeli masz w głowie takie myśli, że chciałbyś zostać solution architektem, to po prostu daj o tym poznać komuś. Nie wiem, czy to development managerowi, czy to tobie Krzysiek, czy to team leaderowi i to się gdzieś. W międzyczasie wydarzy, ktoś się do ciebie zgłosi, ten temat zostanie zaopiekowany. Trzeba dać sobie Na szansę. Pewno. Dobra, dzięki chłopaki za opowieści o upskillu. Fajnie, że się z nami tutaj że, że, że się podzieliliście tymi opowieściami i mam nadzieję, że upskill będzie coraz bardziej popularny i coraz więcej osób będzie do niego dołączać.